maju gościem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim był Artur Andrus. Dziennikarz, poeta, autor tekstów, piosenek, artysta kabaretowy i pewnie znalazłoby się jeszcze parę zawodów, którymi się trudni. W Pruszczu opowiadał o swojej nowej książce pod tytułem Blok osławiony między niewiastami. Dziennikarz zaproponował czytelnikom konwencję spotkania pytanie-odpowiedź i rzeczywiście publiczność nie próżnowała. Jedna sprawa taka, to spadku odbiorców. Jak pan wspomina tę scenę z panem Waldroczykiem, w której poczęstował pana naboje, miał pan większe oczy niż zazwyczaj. Mam zawsze duże oczy, pan coś insynuuje. Ja nie wiem, o której pan scenie mówi, bo mi się parę razy zdarzyło. Pisarz opowiadał anegdoty na temat swojej współpracy z wieloma znanymi osobowościami telewizyjnymi i radiowymi, m.in. z Andrzejem Poniedzielskim i Marią Czubaszek. Co dziennikarz uważa na temat słynnych wypowiedzi pani Marii? Maria Czubaszek moim zdaniem ma prawo mówić to, co myśli. Nie ma zresztą czegoś takiego moim zdaniem jak opinia publiczna. Właśnie opinia publiczna składa się z opinii prywatnych. Jeśli ktoś ma inne zdanie, czy jest na to oburzony, ma do tego prawo. No, Maria Czubaszek powiedziała, co chciała powiedzieć. I to jest też jej prawo. Niedługo zakończenie roku szkolnego, w tym zakończenie stresujących egzaminów maturalnych. Jak Artur Andrus radzi sobie ze stresem na scenie? Na scenie to ja mam przynajmniej taką metodę, że wychodząc na scenę, wyobrażam sobie, że ci ludzie, którzy przyszli z pozytywnym do mnie nastawieniem. I to mi pomaga zawsze, chociaż zawsze jakiś stres mały jest. Natomiast no, trudno wyobrażać sobie, że maturzysta, który idzie zdawać egzamin, wyobrazi sobie, że ci ludzie, którzy przyszli z pozytywnym nastawieniem do niego, ale niech sobie pomyśli o jakiejś przyjemnej rzeczy, że jeszcze tylko ta matura i zaczyna się najpiękniejszy okres w jego życiu, to znaczy pomiędzy maturą a studiami, to jest najpiękniejszy okres w jego życiu i może to pomoże w jakiś sposób. Razem z panem Arturem zapraszamy na kolejne spotkania autorskie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie teraz oglądają i tych, którzy mnie teraz nie oglądają, też serdecznie pozdrawiam, chociaż prawdopodobnie do nich te pozdrowienia teraz nie docierają. Także ci, którzy mnie teraz oglądają, niech pozdrowią tych, którzy mnie nie oglądają. I to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję, Artur Andrus. Polecamy również zobaczyć dłuższa relacja ze spotkania z Arturem Andrusem oraz kabaret Para Nienormalni w Pruszczu Gdańskim. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych stron na Facebooku i na www.północna.tv.